Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Przed nami odcinek, a właściwie taka seria dwóch bądź trzech odcinków, w których nie będzie żadnych testów czy bardzo głębokich analiz, a to dlatego, że ten okres świąteczny dosyć intensywny, no i nie ma za bardzo czasu na takie mocne testy, także testy, dalsze testy usługi Shadow, testy porównawcze gier, czy test Nvidia Shield Pro, to już po nowym roku, tak żeby było rzetelnie po prostu, bo w tej chwili dałoby się to przygotować tylko na szybko, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc jak dzisiaj? No dzisiaj będzie materiał przedstawiający troszeczkę mój punkt widzenia, albo taki życzeniowy wręcz, bo chciałbym przedstawić Wam swoje 10 rzeczy, które chciałbym zobaczyć w cloud gamingu w 2022 roku. I zachęcam Was do tego, żebyście dzielili się swoimi uwagami, swoimi pomysłami, czego nam brakuje w cloud gamingu, co byśmy chcieli zobaczyć, jakie technologie wdrożyć, no i co najbardziej, na co najbardziej czekamy, czego jeszcze w cloud gamingu w Polsce oczywiście nie ma. Także zapraszam na materiał, później oczywiście do sekcji komentarzy, jeżeli nie jesteście subskrybentami, to zapraszam do subskrypcji. No i lecimy z top 10 rzeczy, które chciałbym zobaczyć w cloud gamingu w 2022 roku. No dobrze, zacznijmy więc. Materiał będzie bez większych cięć, powinno się udać nagrać go w ciągu. Więc tak, oczywiście nie będę mówił o jakichś oczywistościach takich, że fajnie jakby było taniej, jakby było więcej gier, czy żeby serwery były bliżej nas, bo to są rzeczy, które są zawsze aktualne. I super, gdyby w 2022 roku któraś z usług dodatkowo zdecydowała się na odpalenie data center w Polsce, bo to na pewno skróciłoby czasy opóźnienia, także i czasy reakcji, więc to by było ok. Natomiast jeśli chodzi o samo top 10, no to na miejscu 10 wyższy bitrate w xCloud i to jest rzecz, którą bardzo bym chciał zobaczyć w przyszłym roku. Wydaje się, że to już jest ostatni puzzle tej układanki xCloudowej. Microsoft w tym roku mocno gonił, dużo nowych rzeczy powstało, zostało dodanych do xClouda. Chyba więcej niż w ogóle w jakimkolwiek innej usłudze, jeśli chodzi o takie pojedyncze rzeczy, które gdzieś tam podniosły jakość tej usługi, no bo przecież dostaliśmy opcję grania przez aplikację, w ogóle wsparcie na Windowsie. Dostaliśmy wsparcie na konsolach, także dosyć szeroko. Widać nawet po ostatnim podsumowaniu piątkowym, że Microsoft dużo dodaje gier do clouda i nie jest to dla nich jakaś tam usługa z boku. Dodatkowo Touch Control, czyli taki no, zupełnie ich innowacyjny system dostosowania, sterowania gier do urządzeń mobilnych, więc bardzo fajnie to idzie. No i ostatnia rzecz, której brakuje, im brakuje jej, czyli usłudze, to oczywiście wyższy bitrate, bo to jakość obrazu w xCloudzie w tej chwili ze wszystkich dostępnych popularnych usług dużych graczy jest po prostu najniższa. A szkoda, no bo szczególnie teraz przy premierze Forza Horizon 5 czy Halo Infinite przydałoby się troszeczkę jakość tego obrazu podkręcić i to by było no, coś, co po prostu wszystkim nam zrobiłoby dobrze i każdy z nas chętniej używałby xClouda. Idąc dalej, punkt numer 9. Pad od Nvidia z Wi-Fi. To jest rzecz, o której wspomniałem przy okazji recenzji RTX 3080, ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego takiego urządzenia jeszcze nie ma. Nvidia robi hardware, nie byłby to dla niej żaden problem, a pad od Wi-Fi, który jest produkowany przez Google do Stadii, naprawdę sporo zmienia i te opóźnienia są dużo niższe, więc fajnie jakby Nvidia zdecydowała się upgrade'ować trochę swój kontroler. Ja tutaj nawet, o właśnie, mam kontroler ten od Shielda i jakby będę go opowiadał o nim trochę w recenzji, to nie jest jakieś mistrzostwo świata, myślę, że to nawet nie jest brązowy medal, ale no, można zrobić update tego kontrolera i dorzucić mu modu Wi-Fi, łączyć się bezpośrednio z data center, bo szczególnie na Shieldzie te opóźnienia są odczuwane dużo bardziej niż grając na PC-cie. Czy to nie zaskoczenie oczywiście, zawsze tak jest, ale tutaj przydałoby się ta łączność z Wi-Fi, byłoby z głowy, więc polecam. Proszę Państwa, w Nvidii poprosimy pad z Wi-Fi. Idąc dalej, punkt numer 8, to jest taka dosyć rzecz już z naszego bardzo lokalnego podwórka, no bo na tym się tutaj skupiamy, a więc wspólne oferty cloud gamingowe oferowane razem u operatorów sieci komórkowych. To jest taki punkt. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku udało się
takie oferty zamieścić. Już w innych krajach to dosyć popularne. To dlaczego? No dlatego głównie, że to spopularyzuje cloud gaming. Po prostu coraz więcej osób będzie w ogóle wiedziało i miało świadomość tego typu rozgrywki, bo uwierzcie mi, my tutaj na kanale oczywiście zajmujemy się tym cloud gamingiem. My, czyli ja i wy, jakby wszyscy, znamy go, wiemy jak działa, wiemy jak z niego korzystać. Natomiast bardzo dużo osób nie ma bladego pojęcia, że w ogóle taka forma korzystania z gier czy korzystania z aplikacji istnieje i nie mają absolutnie świadomości, że w tej chwili są tak duże możliwości korzystania z cloud gamingu, z tak potężnych maszyn, potężnych w sensie oczywiście tego, co mamy w domach, albo na czym możemy ich używać. I to jest absolutnie, to byłby game changer, jeśli chodzi o taką ogólną świadomość ludzi, świadomość tego, że taki rodzaj rozgrywki w ogóle istnieje. xCloud robi bardzo dużą robotę, no bo ma największą siłę przebicia, jeśli chodzi o takiego detalicznego użytkownika, bo GeForce Now jednak jest już usługą dosyć specjalistyczną. Stadia kuleje z marketingiem, więc xCloud naprawdę daje radę. I tutaj fajnie jakby udało się z operatorami, z jakimś T-Mobile'em czy innym Play'em, Play jest taki mocno młodzieżowy, dogadać z jakąś usługą cloud gamingową, na przykład właśnie z xCloudem. Był chyba nawet taki cross z Samsungiem, wydaje mi się, w tym roku, że kupując Samsunga z rodziny S, dostawało się Game Pass Ultimate i można było grać w Forza, jak to było reklamowane. I to jest właśnie ta droga, którą fajnie jakby się udało pójść razem z operatorami. No właśnie sobie przy taką usługę, są takie łączone usługi, że mamy, nie wiem, wyklucza nam pakiet danych z Netflixa, tak, który nam nie pobiera danych. Zrobić podobną akcję na GeForce Now czy na xClouda właśnie, że podczas grania w xClouda nie zdejmuje nam transferu. No to by była fajna oferta. Nie dziękujcie tam z drugiej strony, chłopaki od marketingu telefonii komórkowej. To porada za darmo. Dobra, idąc dalej. Punkt numer 7. Gogle z hardwarem w Polsce. To jest mój punkt numer 7. Bardzo bym chciał, żeby Gogle wreszcie zajrzało na to nasze lokalne podwórko ze swoim sprzętem i już nawet nie mówiąc o jakichś tam pixelbookach czy ich telefonach, no po prostu ze Statio, z tym, żebyśmy mogli normalnie kupować te kontrolery, bo w tej chwili jest to jakiś fikołek i trzeba kombinować albo ze ściąganiem z innego kraju, albo kupować na aukcjach, często od osób detalicznych, z problemami z gwarancją, więc fajnie by było, jakby Gogle na nasze podwórko wreszcie zajrzało i potraktowało je wreszcie poważnie pod kątem swojego hardware'u. Tym bardziej, że asystent Google też działa po polsku, więc cały smart home i wszystko spokojnie dałoby się zaimplementować. No to trochę takie jest specyficzne. Albo rzeczywiście jesteśmy tak małym rynkiem na takie urządzenia, albo oni tak to oceniają, że jesteśmy tak małym rynkiem na takie urządzenia. Więc no chciałbym, żeby w przyszłym roku udało się szefostwu z Google postanowić i wejść ze swoim sprzętem i hardwarem na nasz lokalny rynek. To by było naprawdę coś. Punkt numer 6. Kanapowe granie. Co to znaczy kanapowe granie, zapytać? No oczywiście chodzi mi o takie rozwiązanie, jak ma Luna, więc dosłownie kanapowe granie, nie w jednym miejscu, ale takie, które symuluje właśnie tego typu rozwiązania, czyli bez potrzeby posiadania gry po drugiej stronie, czyli waszego kolegi czy koleżanki, bez posiadania konta w danej usłudze, wysyłacie im po prostu link do grania, oni w niego klikają i dołączają do waszej gry. No to jest, wydaje się, wreszcie takie naturalne rozwiązanie i o ile w GeForce Now jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest to spora bariera techniczna ze względu na charakter usługi i charakter gier, o tyle Google Stadia czy xCloud aż prosi się o takie rozwiązanie. Przecież xCloud właściwie wręcz ma to zaimplementowane w jakimś stopniu, no bo przecież to jest gra odpalana na konsoli, więc tak jakby ktoś dołączył drugim kontrolerem siedząc obok nas. Konsola nie musi wiedzieć, czy ktoś siedzi obok nas, czy jest zdalnie. Także spokojnie dałoby się to zaimplementować i podobnie właśnie na Stadii. No Stadia to w ogóle ma wszystkie furtki otwarte, szczególnie z ich pomysłami i technologiami. Także tutaj no mocno naciskałbym na taki rodzaj rozgrywki. Bardzo bym chciał usiąść sobie do Mortal Kombat 11 na przykład na Stadii, wysłać koledze link, który klika i dołącza do mojej rozgrywki jako gość. Możemy zagrać sobie kilka walk i zamknąć grę. No myślę, że to nawet wydaje się takie naturalne, prawda? Coś, co powinno się po prostu wydarzyć. Także tego nam wszystkim w 2022 roku życzę.
życzę. Punkt numer 5, a więc wsparcie dla kontrolerów innych niż standardowe, a więc kierownice, wolanty, wszelkie tego typu kontrolery, które po prostu przydałyby się, żeby już działały natywnie w cloudzie. Tutaj szczególny nacisk bym położył na GeForce Now, przez to, że na nim można uruchamiać na przykład symulatory, jak Assetto Corsa Competizione, czyli symulator jazdy samochodem, autem, który na tym rigu 3080 świetnie się sprawuje. W rozdzielczości 1440p fajnie już można grać, no ale niestety obsługa kierownicy jest niewspierana. I tutaj, wiecie, nie chodzi o to, żeby to zmapować, bo wiem, że są aplikacje czy systemy, podobnie w xCloudzie, dzięki którym można sobie zmapować pada na klawiaturę, czy właśnie pada na kierownicę, no ale kierownica akurat działa dosyć specyficznie, więc ma force feedback i po prostu tego się nie da. Tego się nie da podmienić, to po prostu musi być, żeby ta rozgrywka miała jakikolwiek sens, więc życzyłbym sobie, żeby te natywne wsparcie wszystkich kontrolerów było jak najbardziej wspierane i to myślę, że byłoby coś fajnego. Nawet na stadie dałoby się to zrobić, bo przecież kontroler ma tryb tandemu, więc można by nawet podłączyć taką kierownicę do kontrolera stadii i wtedy z niej korzystać, także kolejna podpowiedź, spokojnie tam z tymi tantiemami od pomysłów dzisiaj. Ale sami rozumiecie na pewno, o co mi chodzi. No, Xbox i xCloud ma pewne ograniczenie, jeśli chodzi o ten kontroler i to się nie zmieni, przez to, że uruchamiamy porty gier z konsol, więc jeżeli gra natywnie na konsoli nie wspiera klawiatury i myszki na przykład, no to ciężko, żeby wspierają w aplikacji, ale to da się obejść. Jeżeli nie wiecie jak, to zapraszam na grupę na Facebooku, tam jest post, który dokładnie informuje o tym, jak to zrobić, z linkiem do poradnika. Także taka sztuczka, taka społeczność fajna się tam zrobiła. Dobra, idąc dalej, numer 4, też czasem o tym wspominam, albo wspominałem, nie wiem czy na live'ach, czy w innych testach, to są kody QR z linkami do testowania gier. To też jest taka rzecz, która jest, zdziwiony, że na przykład Microsoft na to nie wpadł, szczególnie z mocną promocją u nas. Czyli podchodzimy sobie, nie wiem, w jednym z popularnych sklepów z elektroniką do standu, gdzie mamy płyty z grami, na przykład z Forza Horizon 5 i wisi nam kod do zeskanowania, który przenosi nas do xClouda i pozwala na przykład, nie wiem, przez 5 czy 10 minut grać. No, jakby wydaje się, że to zupełnie coś naturalnego. Każda osoba, która stoi tam, mogłaby sobie to zeskanować i wytestować, jak to działa. Jeżeli, nie wiem, jest to budynek, który powoduje, że jest problem z siecią LTE czy 5G, no to niech będzie jakiś lokalny punkt dostępu, który pozwoli nam bez hasła się szybko zalogować i wskoczyć w rozgrywkę i sprawdzić, jak to działa. I w ten sposób też promować cloud gaming jako tą ostateczną formę rozgrywki, czy nawet przy standach z Game Passem i samym abonamentem można od razu sprawdzić, zobacz jak to działa, zobacz jak działa Ultimate, zobacz co ci daje xCloud. Microsoft jest najbliżej tego wszystkiego, bo oczywiście Xbox jest popularny jako marka, więc im jest łatwiej. Jeśli chodzi o GeForce Now, też nie widzę problemu, żeby dogadali się z jakimś wydawcą i zrobili to samo na dziale z grami na pecety, które oczywiście maleje z roku na rok, no bo wszyscy kupują digitale, ale jednak jest. Czy na przykład Stadia, żeby zrobiła swój stand i gogle, no to oczywiście już takie trochę marzenia ściętej głowy. Ciężko, żeby zrobili stand ze sprzętem, którego nie ma oficjalnie w Polsce. Ale gdyby się zdecydowali wejść, to zrobić taki stand i podobnie udostępniać po prostu linki, które można sobie zeskanować i zacząć grać i zobaczyć, jak to wygląda. Naprawdę wydaje się coś takiego zupełnie super oczywistego wręcz, no ale, ale mam nadzieję, że coś takiego też spotkamy, bo to by było fajne do promowania cloud gamingu. Idąc dalej, numer 3, VR. I to jest coś, co... no i dyskusyjne oczywiście, bo VR trochę ma swoje prawa i nimi się rządzi. I tutaj może być tak, że te opóźnienia, nawet te 20 parę milisekund, będzie miało już duże znaczenie i to utrudni rozgrywkę. Ale jednak po drugiej stronie takiego GeForce Now siedzi taki dobry sprzęt, że aż szkoda z niego nie skorzystać i w spokojniejszych tytułach spokojnie można by grać. Więc bardzo bym chciał zobaczyć wsparcie dla VR-u, podobnie jak dla innych akcesoriów. Wymieniam to oddzielnie, dlatego że zaimplementowanie technologii VR-owej to trochę inny rodzaj zabawy w stosunku do tego, co daje nam zaimplementowanie przed kierownicy. No tutaj jakby troszeczkę inaczej. Ale jednak jestem przekonany, że to jest przyszłość i żebyście jakby
mieli świadomość, co uważam w tym momencie, 2021 rok. Jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku lat zobaczymy chmurowy VR i to będzie absolutnie normalna, klasyczna droga rozwoju, patrząc na to, jak szybko przyspieszają nam sieci, jak technologia się zmienia, o ile mniej potrzebujemy tego transferu, żeby obsłużyć dużo wyższej jakości obraz, i to będzie cały czas się zmieniało, bo streamingi wszelkiego rodzaju powodują to, że jest dużo inwestycji w technologię tego typu, no to tutaj nie widzę problemu i myślę, że ten VR spokojnie się pojawi w najbliższym czasie. No bo czemu nie? To jakby oczywiste. Nie dziwię się nawet, jakby Facebook sam uruchomił swojego clouda pod Oculusa i przy okazji tam sobie kręcił cały ten metaverse. To też wydawałoby się takie, no... Why not? Why not? Idąc dalej. Punkt numer dwa, no bo jesteśmy już na podium, a więc premiera PlayStation Now i Luny. Luny to bym się pewnie nie spodziewał, naprawdę musiałoby się stać coś super widowiskowego, natomiast premiera PlayStation Now jak najbardziej jest możliwa i moim zdaniem powinna się wydarzyć. Panowie z Sony, poprosimy to, ja wiem, że tam u was inaczej podchodzicie do tej chmury i widać, że widać chociażby po tym, że Death Stranding nie działa na Xboxie w GeForce Now, że nie do końca kumacie, o co w tym chodzi, ale może jednak udałoby się to PlayStation Now w Polsce natywnie odpalić, to też bardzo się przyczyni do ogólnego rozwoju cloud gamingu, do rozumienia tego, bo marka PlayStation jest u nas dużo silniejsza niż marka Xbox, dużo więcej osób ją zna, to trochę tak jak na buty sportowe mówimy Adidasy, a na konsole często PlayStation, po prostu tak to na przód słownika, i tutaj warto by było się nad tym pochylić i zainwestować, także nie krępujcie się, ten jakość tego streamingu, nie w ogóle się na tym na razie nie skupiajmy, niech to po prostu będzie dostępne. Potem będziemy się zastanawiać dalej. No i numer jeden. Co to może być? Co mogło być na pierwszym miejscu tego przydługiego wywodu? A więc Stadia 2.0. Tego bym sobie życzył najbardziej w przyszłym roku. Bardzo bym chciał, żeby Stadia upgrade'owała swój hardware. I to nie jest tak, że to jest jakieś super niezbędne, ale z drugiej strony no Nvidia zrobiła duży krok naprzód, jeśli chodzi o performance, a Stadia po prostu się bardzo dobrze używa. Ona jest super intuicyjna, są na niej naprawdę świetne gry i to połączenie u nas, lokalnie, w Polsce, mam wrażenie, że działa najlepiej. Opóźnienia są najmniejsze, wymagania sieciowe są najmniejsze, no i coś po prostu robią tam lepiej. I to jest ten cały klucz, więc gdyby udało im się podpiąć coś lepszego, no obawiam się, że mogliby pójść tą samą drogę co Nvidia i zaproponować to w droższym abonamencie, ale mam nadzieję, że nie. I udałoby im się wpiąć te gierki, żeby działały w 4K i 60 FPS-ach, przynajmniej większość, przynajmniej w 60 FPS-ach, no to to byłoby coś wspaniałego. I wiem, że mają całe ich serwerownie, podobnie zresztą jak konsole nowej generacji, działają na kartach, na Radeonach, na kartach ATI. No i to jest pewne ograniczenie, jeśli chodzi o RTX, bo tam technologicznie oni są troszkę do tyłu, ale to nie zmienia tego, że już te nowe karty, zresztą w jednym z newsów wrzucałem, że już AMD wypuściło karty do serwerów, które obsługują RTX i są dosyć potężne, więc mam nadzieję, że w zapleczu już coś się dzieje i jakieś ruchy będą jak najszybciej, bo ten proces jest zazwyczaj bardzo długi i zakładając, że zaczęliby od Stanów, no to pewnie mniej więcej w tym samym czasie, w przyszłym roku byśmy się spotkali rozmawiając o tym, tak jak z RTX-em 3080. No ale jednak, najbardziej na przyszłym rok sobie życzył i wam tego, żeby pojawiła się Stadia 2.0, bo to będzie fajny krok, a przede wszystkim pokazanie tego, że konkurencja nie śpi, że to jest dalej bardzo ważny segment rynku, albo ważny po prostu dla Google, który nie odpuszcza i chce być konkurencyjny, bo w tej chwili przez to, co zrobiła Nvidia, stał się trochę mniej konkurencyjny, chociaż ja uważam, że mimo wszystko jest to usługa kierowana do trochę innego typu użytkowników. GeForce Now ma inny tort do wykrojenia, także tak to wygląda. Idziemy do podsumowania. No i tyle, jeśli chodzi o taki nietypowy troszeczkę materiał. Spokojniejszy, przegadany. Jestem ciekaw waszych propozycji, bo tak naprawdę cały ten film miał na celu zmuszenie nas wszystkich do myślenia i do dyskusji, co w tym cloud gamingu w przyszłym roku mogłoby się wydarzyć, żebyśmy dużo chętniej, częściej z niego korzystali i przede wszystkim, żeby coraz więcej osób miało świadomość, czy też chętniej, czy częściej z niego korzystało. Także zapraszam do dyskusji, jeszcze chwilę przedświątecznej. W piątek oczywiście weekly, postaram się to jakoś sprytnie nagrać, wiem, że to jest już dzień wigilijny, więc będzie ciężko, nie wiem, czy nie nagram go w czwartek, podobnie jak ostatnio, no ale jakoś tak to wykombinuję, żeby było dobrze i żeby była premiera o czasie. No i cóż, no widzimy się w takim razie w piątek, a później to już
po świętach, ale do świąt jeszcze wrócimy. Także wszystkiego dobrego, pograjcie sobie trochę. Cześć.